Witam was, moi drodzy, Arek od drukarek z tej strony, a to jest jeszcze nieodebrane. I mamy dzisiaj trochę ochłodzenia, ale to dobrze. Dzisiaj funkcjonuję w tym miejscu. Wczoraj chyba i przedwczoraj byłem w Kaliszu. A mamy dzisiaj, co tam, do góry nogami, 70-30, podobno zużyty już jest bęben. Na moim kanale gościła. Jak chcecie resetować to urządzenie, to sobie wpiszę tam prawdopodobnie reset bębna 70-30 i wyskoczy. Jest to bardzo łatwa procedura. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wszelkie interakcje. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Z uwagi na to, że jednak treści niosą się dalej, a niedługo, bo przecież wiadomo, że wakacje mijają bardzo szybko. Będzie wrzesień i będziecie nagminnie swoje urządzenia odpalać. I wtedy będziecie szukać pomocy, bo to bardzo fajnie widać w statystykach YouTube, jak co roku pod koniec wakacji, początek września, oglądalność rośnie lawinowo. Teraz wiadomo, macie to gdzieś i ja też bym miał to gdzieś, bo wolałbym odpoczywać, ale też trzeba pracować i coś zarabiać. Niestety, duże zużycie bębna. Jak na razie to mamy duże zużycie bębna, ale wizualnie musimy go przejrzeć. No jest. Jest zużyty, tutaj też jest. Ktoś próbował coś czyścić. Zużyty, po czym ja to widzę, słuchajcie, no jest odbarwiony. Już widać, że jego struktura nie jest taka idealna. Jest to oryginalny jeszcze bęben firmy Brother, czyli bardzo długo klientowi posłużył. Wymienimy go. To jest 2100DR. Takowe na pewno będę mieć. Bo ja zawsze jedną sztukę lubię sobie mieć. Tych urządzeń jest coraz mniej, więc rzadko to sprzedaję. DR2100. 360, tego znaczenia Brothera jest milion różnych. Zainstalujemy go teraz. Otworzymy klapę z clear i back. I powinno się to wyresetować, ten komunikat przede wszystkim. Tutaj. Tutaj też mam nieszczęsnego Epsona wielofunkcyjnego, który bardzo mało wydrukował. Wszystko mające jest tak beznadziejne urządzenie, że ręce opadają. Wszystko natkali w niego, a lubi się zażynać głowica. Cały moduł bębna. Nic prostszego, jak zamontować ten jeszcze dobry toner. Wsuniemy go do środka i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Komunikat oczywiście będzie, bo musi być. To jest stary. Takie bębny jeszcze regenerują. Wałek wymienić w oryginalnej kasecie, więc można by go zregenerować. Nie wiem, po ile są same OPC drumy. Te światłoczułe bębny. Bo już tego praktycznie nie robię. Wolę świeże założyć. Mam pewność, że mam wszystkie elementy. Ale robiłem to kiedyś to bardzo dużej ilości. Dobra, to jest tak. To idzie tak. Zbyt duże zużycie bębna. Widzicie ten komunikat? Tu. A już na YouTubach moich jest. O ile dobrze pamiętam, klapę otwieramy. Clear back. Wymieniłeś bęben. Oczywiście, że tak. Akceptacja. Temat zamknięty. Tyle waszej roboty, jeżeli chodzi właśnie o tą procedurę. Czekajcie, to tak drukuje. Tu na tej stronie sobie weźmy kartkę w tą stronę. Tak. Tak zadrukuję. Kartek, o tak. Tutaj, nie, to już będzie niemiarodajne. Dobra. Ktoś tam idzie, jeszcze nie. Słuchajcie, i co teraz? Menu, ustawienia, może będzie całkiem jak drukarka. Specyfikacja aparatu, licznik sąd, trwałość bębna. Trwałość bębna, teraz jak zrobię to, zobaczcie, czy widać, czy nie widać. Jest na 100% ustawiona. A w opcjach jakość, układ strony. Nie wiem, czy to coś ma jakiś taki wydruk testowy, czy muszę sobie kserokopię machnąć. No na pewno gdzieś ma. Specyfikacji nie widzę, ale... I tu też nie widzę, ale na pewno gdzieś jest. Dobra. Szkoda czasu. Weźmy coś do kserokopii. Ale takiej czarnej i tłustej. No to jest kolorowe. Drukarka jest monochromatyczna, ale na czarno nam na pewno to jakoś pójdzie. Okej. Okay.
Tak. Chodzi o to, żeby papier zabrało i zrobił nam ksero. Cofnijmy to wszystko. Start. I sprawdzamy, jak to sobie poradzi. Toner jest jeszcze stary. Też jest stary. Ten, co klient miał, ale tam jeszcze jest. Proszę. No, zobaczcie, co się wydarzyło. Gdzieś niezbyt dobrze wciąga papier. A, dwa wciągnął. I tu jest problem. Trzy nawet. Słuchajcie, trzy papiery wciągną. W takiej sytuacji nigdy nie róbcie gwałtownych ruchów, tylko wyciągnijcie to od tyłu. Od tyłu. Bo sobie kłopotów narobić. Jeszcze raz sprawdźmy przy jednym papierze, a później sobie przejrzę, czy ten cały temat z poborem będzie trzeba wyczyścić, bo zabrał, jak sami widzieliście, trzy papiery. Fakt, że one były zużyte, to też jest tak, zużyty papier już jest gdzieś podwinięty i to inaczej wygląda, natomiast tego zabrał dwa od razu, tu gdzieś przygniótł. Jest. No idealnie. Jak to można nazwać idealnie? Bo wiadomo, chodzi nam bardziej o czarne. Czarne jest czarne. To miało być kolorowe, a wiadomo, drukarka jest monochromatyczna. To wszystko, moi drodzy. Drukarka daje sobie radę doskonale. Pozostaje jeszcze wyczyścić cały układ poboru papieru i rolki. Też dobrą sprawą zobaczę, jak wygląda prowadnica, chociaż ta drukarka, pomimo tego, że jest stara, jeszcze sobie doskonale da radę przez wiele, 10 tysięcy stron na pewno. Tutaj jak był jeszcze oryginalny bęben i klient go nie wymienił od nowości, to fuser jeszcze będzie na pewno w dobrej kondycji. Printworks Sklep Telegrama, miłego dnia Wam życzę i dzięki, do następnego, cześć. Pamiętajcie, subskrybujcie, łapka i komentarz, wtedy się treści niosą. Dziękuję, cześć.